Ale może to była taka niespodzianka. Ja jestem z Wólki Kosowskiej, proszę mnie nie obrażać. Dobrze, Michał, to była taka niespodzianka. Jaka miejscowość, takie aktorstwo. Małgoniu, niespodzianka. Niespodzianka. Michale, a czy my możemy zadać ci pytania? A mogą nie być słodkie? Ocipiałaś teraz? A mogą nie być słodkie? Co to jest? Michał, czy ty pijesz? No, oczywiście, ale mniej. Dobrze, Michał, ja mam do ciebie pytanie, naprawdę takie z głębi serca. Skandal. Czy możesz mi posłuchać, Michale, możesz mi posłuchać, bo mówiłeś o tych wycinkach z życia, o tym ocenianiu, ale czy to nie jest tak, że my się jednak kreujemy i jednak za każdy wycinek z życia jesteś odpowiedzialny? Co pokażesz w sklepie, wybierając kaszankę, tak cię ocenią. Więc bierzmy też za to odpowiedzialność, jak jesteśmy oceniani. Ale nie jest ja tak pamiętam, troszkę? Moja droga koleżanko, ciebie w tym programie, żeby była jasność, kiedy zostałaś tak porządnie wkurzona i już nie byłaś tą mięknie, uśmiechającą się, sympatyczną panią psychoterapeutką, tylko sama potrzebowałaś psychologa. Nie, kłamie. Dalej przy tym stoliku trefać. Jaki ty jesteś złośliwy, oko za oko. To nie jest złośliwość, Michał, kochanie, tylko ja to jest ja zadam ci konkretne pytanie. Miałem słuchać. I gdybym jako pan, przepraszam, Henryk, prawda? Gdybym teraz, była sytuacja, że on zobaczyłby cię w tym odmiennym stanie świadomości, w trakcie... tak, tak jak wiem, byłam zdenerwowana, ale ja się tego nie wstydzę. Ale przecież, swoje dni, to jest kompletnie przykład. Nie o tym, bo to, my rozmawiamy w ogóle nie na temat. Jeżeli ty chciałeś opowiedzieć swoją historię, ale powiedziałeś, że jej nie opowiesz, ponieważ nie potrafisz i właściwie powiedziałeś, że naprawdę... Bo potrafię słuchać. Aha. Ale kobiety ci mówiły, że nie potrafią. Zauważ, tak właśnie, bo kobiety się nie znają. Mhm. Powiedz mi, jak to jest, że tyle razy się rozwodziłeś? Ile ty masz tych dzieci? Jest taki liczebnik nieokreślony. Mhm. Ale wszystkie kochasz jak własne. Bo wszystkie są moje, żeby była jasność. Dobra. A na co chcesz wydać ten grant? Na co chcesz wydać 10 tysięcy? 10 tysięcy? Co to oszalałaś? Nie, słuchajcie, ja tego 10, ja ci tego nie dam. Ja od razu mówię, więc nie dostaniesz. Po pierwsze jesteś zozą. Ale nie róbcie scen teraz, bo ty oczekujesz ode mnie dlaczego. No zapytaj je dlaczego. A takiego fantastycznego, młodego, sympatycznego faceta jak ja zostawiają. A czy twoje żony kiedyś się spotkały i rozmawiały o no tobie? No pewnie, że tak. Tak? Oczywiście, ale że trzy? Tak. Bo jak wiadomo, czas goi rany i generalnie tak, siadają i wtedy, no, obawiam się, że jest ostro na mój temat. Dobrze, Michał, a powiedz, na ile ty się kreujesz, na ile jesteś sobą? Podaj w procentach. Nie, no ale tak szczerze. No dobra. Nie, muszę zadać pytanie. A na ile te czerwone włosy są moje? No to mnie się pytasz? Wielkie pytanie. Właśnie. A to na ile wam się wydaje? Ja myślę, że to są twoje włosy ufarbowane. No to mi generalnie przypomina taki dowcip. Ale fajnie, ten program jak się zaczyna podobać. Jak jest po rumuńsku samolot? Nie, one są naturalne, po prostu. Poszedłem do fryzjera i wyobraźcie sobie, że chciałem o, matko, mieć niebieskie. O matko, czy mamy przerabiać włosy Wiśniewskiego? Tak, ludzie, błagam oczywiście. Was. Chciałem mieć niebieskie, a wyszły czerwone. Bo nie było innej farby. No. To jak z Anią Shirley. I tak mi zostało i później ja nie byłem w stanie tego zmienić, bo wytwórnia ode mnie oczekiwała, że będę miał czerwone. I naprawdę o niczym więcej nie marzę, tylko ściąć je w cholerę. To dlaczego tego nie wyrzucić zrobisz? Na śmietnik. Ale czemu tego nie zrobisz? Zrobię to, ale w dalszym ciągu jeszcze nie mogę, bo mam swój potajemny plan. Musi przyjść spektakularna chwila. Przyjdzie. Ale byliśmy blisko. Michale, chciałam tylko jeden temat zakończyć. Mój ojciec miał 4 żony. Czy skończysz na czwartej? Ja chciałem na pierwszej skończyć. No. I know. To powiem ci tak. Skończę na czwartym. Życzymy ci tego, Michale. Dziękuję bardzo w takim razie. Kochamy cię. Gdzie jest mój czek? Nie ma. Ani czeku, ani braw, ani nic. Nie wiem, co mi to zrobili. Gra była przecież. Słuchajcie, to było dramat. To był dramat. Nie, no, że mi się to bardzo podobało w tej części. Ja myślałem, co to było.